W ogóle muszę ściągnąć bluzę, bo się zrobiło ciepło. Dobra, biorę tego Warusa. Inną opcją była też Lissandra. Co tu się? No kurde, chyba trzeba będzie sprzedać tego Warusa. Wam powiem. Zobaczymy. Jaki ranger jest obecnie najlepszy? Najważniejszym rangerem jest Kindred. Z racji tego, że jak grasz rangerami, musisz mieć Fantoma. Praktycznie nie da się grać bez Fantoma w rangerach. Cztery miecze. No ale cztery miecze to chociaż lepsze, to lepsze cztery miecze niż niż cztery westy imo, wiesz? Bo przynajmniej IE to może sobie zrobić jakiegoś Blade Mastera albo nawet Rangera i ten i Asasynów. A z czterech westów to zrobisz co? Brauma, który i tak ginie od Bursta, od Evelyn, od Eve albo od Branda albo od czegokolwiek innego, od Aureliona, no masy tego jest, nie? I to jest ten problem. Dalej, dajcie mi tutaj Mordę i Dariusza. Ja jebie. No i dupa, za przeproszeniem. Ale Lipton. No przecież to jest jakiś żart przepotężny. Co ja mam zrobić z takim teamem? I te przedmioty też w ogóle tutaj nie pasują. Jak pięć do nosa wszystko. Pięć do nosa po prostu. Ma Nobla, na szczęście wszystko brązowe. No i tak przegramy, bo on teraz ma odporność. Oczywiście ten jak zacznie damage'ować Gangplank, to tak już jest za późno. No niestety. Niestety. Musiałem tego Blitzcrank, jakbyśmy mieli brawlerów tak naprawdę. Tak myślę. Tu mamy 2/3 Nobli, więc jakbyśmy trafili jeszcze Garena, to byłoby spoko. Jest Mordę ulepszone, no to chociaż coś. Chociaż coś. Nie będziemy teraz tracić jeszcze Golden na level up, bo potrzebujemy jeszcze coś zapgradeowanego. Więc zostawimy sobie tak jak jest. Tak myślę. Ten pan pójdzie tu. I tego Szymka nie był dobry teraz w early. No ale Gangplank wydaje mi się, że jest lepszy. Więcej damage'u zadaje. Zarząd, 900 damage'u zadał, nie? A Knighty są bardzo potężne w early game'ie. Ich pasywka jest naprawdę mocna. Gangplank, ty idioto. A koleś znowu z Hyrule'ową. O nie. To jest ten sam koleś? Nie, inny. Ale praktycznie ten sam zestaw, tylko HK Sedmion dołożył. Ninja 62 with the tier 1. Ninja? Panie Ninja, dziękuję ci bardzo. Thank you very much, Mr. Ninja. For another sub, 9 months so far. Thank you very much, my friend. How are you doing?
Welcome back. Welcome back. Thank you for the new support. Dzięki, mistrzu. Dobra, trochę golda zrobimy. Ale jaja. I'm good, ninja. No, wybuchaj. No niestety, za mały damage. Chat rip? No, we just don't have many viewers today. That's about it. But we have the best viewers. Aha, ja oczywiście zapomniałem, jakie itemy chciałem zrobić, nie? Ale jestem cep. Zapomniałem, że jestem pierwszy w kolejce. Się zagadałem. Nie wiem, czy nie trzeba było miecza wziąć z tej Morgany. Pewnie trzeba było. Ale ważne też, żeby zrobić upgrade'a, jeśli mamy iść w te śmieszne piraty teraz. Tak naprawdę. Może coś już zrobić z Luciana z BFM? No, zadaje dużo damage'u wtedy. To nie ma takiej tragedii. Szczerze mówiąc. Dobra, musimy się teraz ratować, żeby nie dostać za dużo damage'u. Więc musimy wstawić kolejną jednostkę. I to jest mega istotne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kupimy do Lisandry jeszcze. No i git. Wygrywanie z piratami to nam bardzo pomoże. Często, że zrobiliśmy taki early level. Dobra, trzeba by kupić tą. Co sprzedajemy? Kasety nam sprzedamy. Kupimy ich Sandrę. No, Kenem też jest spoko. Chcemy wygrać z tego turnieju? Powiem szczerze, nawet nie wiem. Po prostu jest turniej, to gram. A nawet nie wiem dokładnie, co tam jest do wygrania dzisiaj. Przydałoby się kupić tego Kennena. Najbardziej useless postać obecnie? Chyba Elis ciągle. Nie, no Katarina w sumie. No, niestety nie zabił nikogo. O, to zlipa. Uff. Nie wyszło. Mam dużo golda. O, cię kręcę. Ty, ile mamy elementalistów? Może trzeba było ich sprzedać później? Nie jestem pewien. No i czemu? Oj, nie, ten Pike w super złym miejscu. A może nie, nawet nie w takim tragicznym. Pierwszy raz w życiu mam elementalistów na 5 poziomie. Są jakieś jaja.
wam powiem. Potrzebujemy piratów tutaj. Na bank potrzebujemy piratów. Śmiesznie, tak? Jeszcze taką kompozycją Earl nie grałem. Powiem szczerze. Takim czymś jeszcze nie miałem okazji grać. Będzie grał na turnieju o 20? No streamerzy jacyś, ale jacy to nie wiem. No polscy w sensie. Myślę, że ci to zawsze. I kurde, co teraz? Frozen Hearta nie możemy tu budować, bo to jest totalnie bez sensu. Damy na razie mu łaskę, żeby zaczynał wcześniej z ultem, co może się wykazać dużą... No, trzeba kupić... Aha, MFK zamiast tego, nie? Tak, o. To jest dobry pomysł. Tak zrobimy. Tak zrobimy, tak. I tak. No gdzie ta MFK idzie? Ja nie wiem, ja MF-kę tak po prostu ignoruję w shopie, że raz jak jest przydatna, to po prostu w ogóle o niej nie myślę, nie? Zabawne to jest. Same misy. Lul. Wyszło. Git. Bucior. No nic, trudno. Chyba tak zmienimy. 660 ma, nie? Dobra. Kiedy MF-ka coś zacznie robić, czemu ona nie mnie dostawała manę w ogóle na początku? Jakiś kiepski żart był. No niestety. Ale lipa. Czy my chcemy coś sprzedać? Tego MFA, tego śmiesznego gościa, czy my chcemy go sprzedać? Mamy łezkę i mamy... i armor. No to bierzemy mieczyk. Winnet tak robi na normalach? Tak się można zdenerwować. Dobra. 71 HP. Ile ludzi gra brandami? Dwóch niestety. A ten? Marvsan? Okej, on nie gra. W sensie brandami nie gra.
Kurde, co ona zrobiła ta MFK? To jest naprawdę taka postać niesamowita. To jest taka postać niesamowita. Może pierwszy raz w życiu będziemy ją przed srebrną. Co, już zaplodowałeś ten filmik, czy co? No kurde, no nie no, ale trzeba kupić te dwie postacie. Dałeś jako private? Co ty tam dałeś? A bo jest słaba jakość. To nie będziemy oglądać. Ej, co się stało z ultem Brenda? Halo? Wreszcie upgrade tutaj. I rather think we could strike a deal, Lothar. Za głośno jest gra. Dobra, obejrzymy po gierce. Przypomnijcie tylko, że mówię, że po gierce. Static Shift. Dobra, jest upgrade. Jest git. Kenan jeszcze by się przydał. Co tu, nikt nie gra Eve? O co tu biega? Ktoś mi to wytłumaczy? Na razie tego pajka jeszcze nie sprzedajemy. Czy my byśmy może wstawili sobie dwie Eve? O, git. Teraz tylko dwóch brandów brakuje. No, kurde, mógłbym stracić. Mógłbym chyba w sumie wyrzucić tych piratów. Dlaczego to jest, że ma dwa różne paski zdrowia? Bo jedna była z disconnecta. Spoko ten TF, jak daje tą manę. Lol. Drugi brand i Sedżu. Kolejna Sedżu. Ty, ja nie kumam.
Nie, autentycznie nie kumam, o co tu chodzi. Pozbywamy się piratów, czy jeszcze nim gramy? Chyba się pozbywamy. Oj, to nie moje i... Dostało w pipsz. Jeszcze się nie zawiedli? No nie zawiedli mnie, ale ja mogę teraz zrobić straszne agro. I wygrywać te walki o wiele szybciej. Ale ten TF się tam super sprawdza. Dobra, co ja mam... Na TF-ie mam... A, tu Morello albo coś do łuku. No, Morello nie zrobimy niestety. Morello niestety nie zrobimy. Drugi statyk szyf by się jeszcze przydał w miarę. No jak sobie weźmie tego Panteona. Jak nam TF będzie przyspieszał o 20 many, to jest zajebiście. RFC? Ne. Nie wiem. Zamiast Branda? No nie, no potrzebujemy demona. Potrzebujemy demona. No ale zatrzymamy na razie, zobaczymy co z tego wyniknie. Dziwne musi mieć ustawienie. Chyba, że zrobimy tak. O, tak będzie lepiej. No, RFC na TF na nie chcielibyśmy dać, bo racja, bo wtedy wychodzą z zasięgu. Tak, zgadza się. Nie jest niebieska. Ale to jest zajebiste, naprawdę. A czemu on atakował takiego gnoja? Lul? Ty, złotą Eve w tej grze będziemy mogli zrobić? To jest jakiś żart. Ilu ludzi gra Eve? Nikt w tym lobby nie gra Eve. Nic dziwnego, że tak łatwo wygrywamy. Bez Dragon Claw'a. What? Ja nawet nie wiem, czy bym chciał dać złotą Eve. Myślę, że dwie srebrne są chyba lepsze. Tak mi się wydaje. Powiem wam szczerze. Co tam? Niebieska karta? Zajebiście. Ale to jest czat. Przecież zobacz, jaki my damage w ogóle wpuszczamy wszystkim. To jest jakaś masakra ta gra. Dawaj złotą i srebrną. Aha! No tak jeszcze nie zrobiłem żadnej postaci. To by było dobre na YouTube'a. To by było dobre, nie ukrywam. Czemu nie kupiłem tej Liz? Nie wiem czemu. Gdzieś tępy jestem. Zobaczcie, ty w ogóle dodał 2800, najwięcej z całego teamu. To są jakieś żarty dobre. No TF robi od razu ulta z pierwszym autoatakiem, więc to jest zajebiste. Od razu ult jedzie. Od razu ult jedzie. I wbija się tam albo niebieską, albo żółtą kartą. Czyli albo stanem, albo maną. I to jest rewelacja. No, jakiś przedmiot? Zephyr. Ci, nie wierzę. No jednej Eve nam brakuje do złotej.
drugi Karthus. Nie, no nie wierzę. Nie, no, trzeba było Karthusa włożyć, a nie Eve. Co ja robię? Dobra, lokujemy ten sklep niestety. No, 3 i na stole. Spokojnie. W sumie powiem wam tak. Jakbym miał opcję, to wolałbym zagrać 3 srebrnymi Eve niż 1 złotą. Tyle wam powiem. No niestety. No dobra. Tu sobie wstawimy kartusza. Tak, o. Tak, cyk, o. Nie zobaczymy. No tego Zephyra chyba trzeba będzie rozdać jednak. Tak myślę. Przyda się. Dul, ten damage. Ale gierka. W życiu się tak nie zapowiadało. W życiu się tak nie zapowiadało. Karta zamiast ich wyndał Lothar? Nie, niekoniecznie. Bo on ma 660. Zasięgu w sensie. No, daje ci mi tą Eve. No nie ma. Kurde, no można by Sorcererów jeszcze zrobić, nie? Ewentualnie. Ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy to jest lepsze. Nie wydaje mi się to być lepsze. Nieważne, złota i lul. O nie, Blitzcrank. No dobra, teraz stwierdziliśmy. Pewnie pierwszy raz przegramy, jak mamy złotą Eve, nie? No, wiedziałem. 2333, wy to widzieliście? Trzeci kartusz. Ale to są jaja. Nie bierz tego itemu, gościu. No nie bierz, nie bierz, nie bierz. Bierz coś innego, 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 bierz coś innego. Dzięki. Może to jest widz. I Brand jeszcze wjechał, ale upgrade'y. Ty, ale mamy 7 na 8 i nie mamy co wstawić. Widzieliście coś takiego kiedykolwiek? Żeby było 7 na 8, a ja nie mam co wstawić? Bo nie mam golda? Ale jaja. Ja rozrobiłem 6 na 8? Chyba musiałeś coś sprzedawać. Kinder dla Faltoma? Nie, nie, potrzebuję Sorcerera. Ta Lulu tutaj by w sumie pasowała w miarę. No. 340 to niedużo, powiem wam. No niestety, Magic Resist, nie? Co ja mogę zrobić? Są jakieś żarty teraz, nieśmieszne. To są teraz jakieś nieśmieszne żarty, że my teraz przegrywamy te rzeczy, bo wszyscy grają Magic Resisty. Wszyscy mają smoki.
O, 6 szepszewcerów i srebrny panteon. Elo. To może być trochę ciężko. Nie wiem, czy zaraz przedmiotów nie zmienimy. Jak dostaniemy jeszcze jednego sorcerera, wiecie? ...3200 damage'u od Eve. Widzieliście to? No prawie wyszło, bo się uleczył niestety drań. Byli już na wykończeniu, gdy mnie ta redempcja. Killer Detection możesz jakieś dostać? No nie mam niczego, no co mam zrobić? Nie mam jak, ale zaraz tu sprzedajemy to. Nie, tak nie może być. Sprzedajemy TFA, jak tylko dostaniemy jeszcze jednego sorcerera, sprzedajemy TFA i dajemy, rozdajemy itemy. Bo ten TF teraz niestety robi tylko jednego ulta i ginie po prostu. To nie jest zbyt przydatne. Okej. No dobra, musimy jeszcze... Kurde, to był błąd. To był duży błąd moim zdaniem. O, okej. Może jednak nie był. Ile on ma many? Kochanie, zaraz, sekundkę. ...2770 damage'u na typa jednego. Widzicie ten damage? No może rację są Kenenzy i Sandro, że może zamienić. O, racja, racja. Nie, tutaj do 9 levelu nie dotrwamy. Będzie zaraz finish. Ale lipa. Dobra. Teraz musimy tutaj z Zephyrem zrobić cuda. Ale mają totalnie inne ustawienia. Ty obydwaj ma... Czy ja dobrze widzę? I ten ma srebrnego, i ten ma srebrnego Panteona. No to elo. No nie, dobra, no musimy... Kurde... Powinniśmy grać teraz na tego gościa z Szywaną. Tak, dobrze, to Nara wyłączamy. Git, Gnar idiota, tak jak mój. Zazwyczaj. No ale niestety, no Magic Resist jest za potężny. A on ma niestety wyłączanie heala, nie? Więc niestety, nic tutaj nie zrobimy. Niestety, nic tu nie zrobimy z tym. Nie wiem, czy tej Szywany czasem nie wyłączyć wcześniej, niż tego Nara. Tak mi się wydaje.
Wziął tego i ja? No nie, no bez sensu. Teraz będziemy grali z tym drugim gościem. I tu by trzeba było wyłączyć tego gościa. Tak naprawdę. W taki sposób. I tu włączamy Dravena. Problem jest taki, że mam odporność, nie? Ja nie wiem, co mam z takim gościem zrobić. Zobaczcie. Dragon Claw, no nic nie mogę zrobić, nie? Chyba musimy tą wyłączyć tą Shyvanę, a nie tego Nara. Tak mi się wydaje, powiem wam szczerze. Aha, zdecydowanie. Aha, gramy z duchem. A on zmienił szybany, fuck. Dobra, gnar idiota. Ale zobaczcie, Shyvana ma 6000 HP. Shyvana ma 6000 HP. Więc siema. Siema goście. Na drugie miejsce bez tragedii. No koleś ma przecież też jakąś rzeźnię straszną. No ma kontr na mnie, nie? Bo ma gardiany. Znaczy w sensie smoki. Więc moja Eve nie robi nic. Ten Sejmizer może troszkę pomóc. 38. 62. Brakuje nam 2 golda. Fuck. Przeżyjemy to jeszcze? No nie. Ale nie fart. Ale nie fart. Nie przeżyjemy tego. Już raczej GG jest. Niestety teraz Nar nam skoczy na łeb. No właśnie. Chyba cena wyłączenia Shyvany. No i to mi zada... No to niestety 10 chyba... To jest chyba dokładnie 10 HP. Nie, zadam więcej. 12 HP mi zada. No. A jak mi brakło... Kurde, jak miał ten 9 level, żeby mieć Fantoma, to może byłaby jakaś malutka szansa. Może by była jakaś malutka szansa, wam powiem.